Tramwaje warszawskie zamknęły spacerowo, tymczasem na Warszawie Zachodniej powstaje dach nad kładką, a pasażerowie jeszcze nie do końca wrócili na wokatkę. Tymczasem WTP wraca z warszawskimi liniami turystycznymi i pojawia się nowy prom, ponownie w kierunku Nowodworu. Natomiast ZDM zdobił nową drogę rowerową od mostu Świętokrzyskiego, tymczasem Warszawa coraz bardziej lubiana za granicą. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym w niedzielę 7 maja. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym. Przepraszam Was za ten pogłos, który słyszycie w tle, ale tak jak już mówiłem w poprzednim filmie, nie udało mi się dojechać do domu przez to, że wczoraj metro się zepsuło, więc jestem w trochę innej lokalizacji z innym pogłosem i z innym otoczeniem, jak widzicie z tyłu. Natomiast to nie zmienia faktu, że nic mnie nie powstrzyma przed nagraniem kolejnego wydania Mniejsza z tym. Więc zacznijmy tradycyjnie od awarii wind na stacjach metra. Plac Wilsona, Świętokrzyska i Mielin to stacje metra, gdzie jedna winda nie działa, a na Marmoncie aktualnie trwa modernizacja windy. Tymczasem już w najbliższą sobotę będzie Noc Muzeów i ja również się tam pojawię tradycyjnie, tak samo jak rok temu na stacji Muzeum. Koło miłośników metra będzie miało swoją prelekcję, tym razem jedną, niecały wagon jak rok temu. O godzinie 21 będzie w sali lustrzanej właśnie prelekcja o historii całego metra w Warszawie. I o tym wszystkim będziemy opowiadać, będziecie mogli zobaczyć, no ja tam też się będę gdzieś pojawiać, przekręcać i tak dalej, więc będziecie mogli na mnie wpaść, zobaczyć, jeśli Was to zupełnie interesuje. Natomiast taka ciekawostka i to faktycznie będzie już w najbliższą sobotę. Ja też tam nie będę rozumiem, długo siedział, później sobie pewnie pójdę na jakieś tramwaje czy coś innego, bo chciałbym w końcu coś pozwiedzać, a w Noc Muzeów, żeby pozwiedzać i pooglądać różne rzeczy, to już dawno nie miałem okazji. Chociaż niekoniecznie mam taką potrzebę. Natomiast to nie zmienia faktu, że te tramwaje na Spacerowej i Gorka budują się, co oznacza całkowite zamknięcie tej ulicy z ruchu. Objazdy objazdami, ale tak naprawdę jeszcze pełnego dnia z tłumem samochodów, korków i osób w komunikacji jeżdżącej na objazdach jeszcze nie mieliśmy. To dopiero jutro, w poniedziałek, ale na pewno będzie ciekawie, bo zamknięcie tych dwóch ulic, czyli Goworka i Spacerowej i wrzucenie całego ruchu, jeżeli chodzi o autobusy, na buspasie na Bagateli, czy na bezpośrednim buspasie na Puławskie, który się ciągnie przez sam środek placu budowy, jest na pewno ciekawe. Film z tramwaju do Wilanowa będziecie mieli najprawdopodobniej jakoś w połowie tego tygodnia, bo już nagrałem część, i będziecie mogli to zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Również tramwaj na Takowieckiej będę mieć nagrywany w najbliższym tygodniu, plac na Trzech Krzyży, czy jeszcze jakieś inne tam inwestycje, jak jakiś tam nowy most w Warszawie. Ale dobrze, wróćmy do tramwajów, bo tramwaje nie tylko i wyłącznie robią nowe trasy, ale również zmieniają te, które już teraz są. A mianowicie rozchodnik, czyli zielone torowisko, będzie w trzech kolejnych miejscach. I jakie to miejsca i kiedy to będziemy mogli się tego spodziewać? W sumie zielona zabudowa obejmie blisko 3,8 km toru pojedynczego w różnych miejscach Warszawy. No i tak, pierwszy odcinek to jest na ulicy Puławskiej od Olszewskiego do Madajnińskiego. To jest około 632 metry toru pojedynczego i tam właśnie będzie zielone torowisko. Następnie już jest na Obozowej w ramach tej całej przebudowy, która tam będzie realizowana. Od PKP Koło do ulicy Księcia Janusza to jest około 1776 metrów toru pojedynczego, czyli około 4330 metrów kwadratowych. Całkiem dużo.
I następnie trzeci odcinek to jest ostatni odcinek, dotyczy maty doschodnikowo-ziołowej w odcinku kolei niepodległości od Nowogrodzkiej do Nowowiejskiej i od i w ciągu Nowowiejskiej od Alei Niepodległości do Placu Politechniki. Tam też takie odcinki będą, łącznie to jest 1373 metry toru pojedynczego, więc całkiem też bym powiedział, że ciekawie. Termin składania ofert to jest 16 maja, okres realizacji 60 dni, więc całkiem szybko to powstanie. Nie mogę się doczekać, aby przy Politechnice było zielono i na innych odcinkach. Dobrze, lecimy dalej do pociągu, bo pociągi też się budują w Warszawie, jak ktoś z Was nie wiedział, jest taka Warszawa Zachodnia, taka tam mała przebudowa za jakieś 2 miliardy złotych. No i tam w ramach tej przebudowy jest kładka, przez którą się przechodzi nad samym placem budowy. No ale ponieważ się przechodzi przez plac budowy, to nie oznacza, że tam prace nie są realizowane, dlatego na kładce będzie montowany teraz w najbliższych nocach cały dach. Dach już jest po części zamontowany, jak możecie zobaczyć w tym miejscu, ale musi być wzmocniony i specjalnie wykonany i od teraz będzie realizowany przez najbliższe noce. W nocy nie będzie można przejść kładką, również pociągi w niektórych godzinach nie będą jeździć w związku z tymi pracami. 5-godzinne przerwy w ruchu w ramach realizacji tych prac, więc nie dziwcie się, że może być mniej ludzi widocznych na placu budowy w ciągu dnia, po prostu więcej mogą robić w ciągu nocy podczas budowy tego całego dachu. No i tak to właśnie będzie wyglądać. Godziny zamknięcia kładki to będzie od 23 do 4. No i tak, tutaj w dniach od 8 do 13 maja, 15 i od 15 do 20 maja, tylko i wyłącznie w przerwach nocnych to będzie idealizowane. Chodzi oczywiście o przebudowę peronów 3, 4 i 5, a właściwie budowę całkowicie od nowa. Lecimy dalej, bo nie tylko łącznie w Warszawie, ale również pod Warszawą pociągi powstają. Chociaż tam jest przebudowa zachodniej, a do Modlina będzie nowa linia. A właściwie bezpośrednio od Modlina do portu lotniczego Warszawa-Modlin. Będzie w końcu wybudowany odcinek torowy z nową stacją na Kręcową i to będzie odcinek dwutorowy. Kiedy to będzie zrealizowane? Tego nie wiem. Znaczy, kiedy będzie wybudowane? Po 2025 roku, bo do 2025 roku będzie powstawać cały projekt. A przynajmniej takie jest założenie. Później będziemy czekać na to, aż faktycznie będzie to wszystko wybudowane i nie będę mógł się doczekać, że pierwszy, aż to wszystko powstanie. Relacja lotnisko Chopina pod lotniczy Modlin jest mniej więcej przewidziana na 45 minut pociągiem, czyli już nie będzie aż tak źle i nie trzeba będzie się przesiadać w Modlinie do autobusu kolei mazowieckich, tylko się po prostu dojedzie bezpośrednio do portu lotniczego, jak jest na Chopinie i według mnie tak powinno to wyglądać. Następnie WKTka. WKTka jeszcze nie do końca po pandemii, znaczy pasażerowie wrócili, ale głównie w porannym szczycie. Jeszcze popołudniowy szczyt w WKTce nie doszedł do tego, co powinno być według WKTki i poczekamy. Oczywiście pandemia, lockdowny i tak dalej mocno spowodowały, że pasażerowie przestali jeździć koleją, jak i również to, że dosyć dużo jest prac modernizacyjnych. Przez dużą część poprzedniego roku pociągi nie dojeżdżały w ogóle do Grodziska Mazowieckiego ani do Milanówka. Do Milanówka cały czas nie dojeżdżałem, do Grodziska Mazowieckiego no już wróciły właściwie, ale nie też we wszystkim, nie w całym okresie. I wiadomo, rozetka WKTkowa nie jest zbyt ciekawą opcją, bo trochę się długo nią jedzie. To dwa razy dłużej niż pociągiem, więc nie będę się dziwić, że tak to wygląda. No ale no, co tu już nie mówić. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach WKTka wróci do lepszych osiągów i więcej osób będzie korzystać w związku z aktualnymi modernizacyjniami. Następnie ciekawostka, linia 300 została uruchomiona, to jest linia typowo na tor wyścigów konnych i on jeździ, ta linia jeździ w wybrane dni według specjalnego rozkładu jazdy. Tutaj macie mniej więcej spis, no, jeździ w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie, w zależności od dnia to są różne godziny, różne przedziały i jeździ na jakże bardzo długiej trasie, metro Wilanowska, Torosłużewiec i później z powrotem, więc długo trasa to nie jest. Ciekawostka na temat tego, że został ponownie ogłoszony już 6 raz konkurs na osobowości warszawskiego transportu publicznego przyjazd na pasażerem. Można zgłaszać osoby bezpośrednio. No i zobaczymy, kto tym razem wygra i co faktycznie kierowcy i nie tylko dokonali w ramach WTP. 15 sezon warszawskich linii turystycznych. Zaczęliśmy. 15 i 15 lat w związku z tym WTP nie chwali się tym, że są 4 promy w tym roku, ale powiem Wam zaraz z czemu.
bo w ramach kiedyś warszawskiego transportu publicznego pierwotnie zostały uruchomione trzy promy po Wiśle. I tak, była to Słonka, Cepelek Czerniakowski, Saska Kępa, Wilga, Podzamcze ZOO i Turkawka, Nowodwór Łomianki. Te promy pływały, później się pojawiła jeszcze jedna, czwarta przeprawa, Pliszka, wzdłuż mostu Józefa Piłsudskiego do Stadionu Narodowego. I tak te cztery promy pływały. Natomiast teraz zostały w ostatnich latach, po pandemii, tylko trzy. Te są poza Białołęką. W dużym skrócie i wszystkie pływają w granicach miasta. Promy ogólnie dosyć mocno były używane. W 2018 roku 150,5 tysiąca pasażerów z nich skorzystało i można tam też przewozić rowery, a przejazd, a właściwie przepłynięcie tym promem jest całkowicie darmowe, co oczywiście jest atrakcją. To jest 1 300 000 osób przepłynęło w trakcie całego z wszystkich 15 sezonów, więc całkiem dużo. 15 dopiero zaczęliśmy w ciągu ostatnich 14 sezonów. No i tak, nie ma tego promu, który był kiedyś. Dlaczego? To jest ciekawe? Powiem za chwilę. Natomiast powiem tylko i wyłącznie, że w ramach WLT, czy Warszawskich Linii Turystycznych, są też tramwaje i pociągi, no i oczywiście autobusy. Z tramwajów mamy specjalną linię tramwajową, linię T, oraz 36, z autobusów mamy linię 100. No i co jeszcze jest ważne do podkreślenia, to jest to, że nie tylko łącznie te pociągi jeżdżą i autobusy, jest też specjalna linia autobusowa dojeżdżająca do kolei wąskotorowej w Piasecznie, która jeździła kiedyś do Nowego Miasta, teraz jeździ tylko łącznie do Toczyny, ale są prace tak zwane, żeby to dalej pojechało. Ja jeszcze co do tej linii wąskotorowej, ja mam plany, tylko nie mam czasu, ale spokojnie jakieś filmy o tej trasie kolejowej jeszcze na pewno zobaczycie w niejednym filmie, bo miałem okazję kiedyś tam być, dokładnie to sobie poobserwować i mam jeszcze plany na przyszłość, żeby coś Wam tam pokazać. Trochę historycznie na temat tej wąskotorowej linii kolejowej. No dobrze, tak wygląda WLT. No i gdzie się podział ten czwarty prom na Białołękę? A mianowicie on powrócił. Prom Młociny Terchomin powrócił. Ile czasu potrzeba, żeby dotrzeć z Terchomina do Młociny? Zaledwie 6-8 minut. 1 maja ruszył w tym sezonie przeprawa promowa. Trasę obejmuje zupełnie nowa jednostka Prom Dudek. Prom Dudek wygląda inaczej niż te, które są na pozostałych promach. I tej zbytnio WTP, jak widzicie, nic o tym nie mówiła. Dlaczego? Już tłumaczę. O tym promie będzie specjalny film. On się pojawi pewnie jakoś mniej więcej za tydzień lub dwa. Prom może płynie na takiej trasie bezpośrednio z tego miejsca do tego miejsca, tak w ramach Warszawy, żeby można było sobie na spokojnie przepłynąć. Natomiast co jest najważniejsze, to jest to, iż przeprawa promem również jest, tak jak w starych sezonach, bezpłatna. Natomiast on nie powstał w ramach warszawskiego transportu publicznego, tylko w ramach budżetu obywatelskiego. W związku z tym nie ma on nic zupełnie wspólnego z WTP. Dlatego po prostu nie chwalą się tym, co nie jest ich. Chyba oczywiste, prawda? No ale oczywiście nie mogłem powiedzieć Wam, nie mogłem tego przegapić, więc mówię Wam oczywiście, że to pływa faktycznie. Prom Dudek to jest 12-osobowy taki prom. O długości 11 metrów, szerokości 3 metrów, może zebrać na pokład 10 pasażerów i dwóch członków załogi. Waży 4 tony, jest napędzany przez silnik o mocy 115 km. Natomiast co jest ważne i co trzeba powiedzieć, to jest to, że cały czas można płynąć z rowerami, jest bezpłatny i pływa od 1 maja do 31 sierpnia od godziny 10 rano do godziny 19 w czerwcu i lipcu do godziny nawet 20. W zależności od dnia częstotliwość, w dni roboczy to jest 2 wahadła tam i z powrotem w ciągu godziny, a w soboty, niedzielę i święta 3 wahadła tam i z powrotem w ciągu godziny. Także tak to wygląda i o nim więcej ciekawostek powiemy z Kutem bezpośrednio. My tam będziemy za tydzień, więc pewnie za jakieś 1,5 tygodnia zobaczycie sam film. Na pewno to jest coś ciekawego, o czym warto powiedzieć. Lecimy dalej z kolejnymi informacjami, mianowicie frezowanie ulicy przy lesie. To się dzieje w ten weekend i w ten weekend jest tylko łącznie zamknięta ta ulica, objazdy są dookoła, no i autobusy linii 900 jeżdżą aktualnie objazdami. Następnie ulica Zajęcza z nową nawierzchnią i trasą rowerową. Poprzednio na ulicy Zajęczej było to trochę problematyczne, zaraz wam pokażę, o który odcinek ulicy Zajęczej chodzi. Jak mamy tutaj mapę OpenStreetMap, to możemy sobie zobaczyć Most Świętokrzyski i ulicę Zajęczą. No i teraz tak, gdybym mi tu się ładował internet, a coś mi się nie chce ładować, to byście zobaczyli, co mnie interesuje. Ale ponieważ się nie ładuje, to tylko powiem, że tutaj wzdłuż mostu jest ścieżka rowerowa, która w tym miejscu się kończy. Tutaj się kończy i był ciąg pieszo-rowerowym, dalej chodnikiem wzdłuż centrum nauki Kopernik. Następnie był tutaj przejazd bezpośrednio przez kolejną ulicę. Natomiast teraz to się zmieniło i jedna jezdnia
została zawodowo się. Jedna jezdnia tutaj z Mostu Świętokrzyskiego została zajęta przez drogę rowerową i później wjeżdża bezpośrednio w pas rowerowy, który jest na ulicy Zajęczej, bezpośrednio w kierunku Tamki. Także to jest na duży plus, więc oczywiście został zamknięty jeden pas dla samochodów na Moście Świętokrzyskim, znaczy na zjeździe z Mostu Świętokrzyskiego, ale cały czas zostały pozostawione dwa pasy w każdym kierunku, więc bym powiedział, że nie jest źle. I właściwie to raczej nie są duże utrudnienia, a duże zalety dla ruchu rowerowego, który w tym miejscu jest naprawdę, bym powiedział, całkiem pokaźnych rozmiarów. Także tak, faktycznie to się zmieniło. Wygląda, nie mam tutaj tych zdjęć bezpośrednio. Nie wiem, czemu ze mną tu się nie chcę chwalić, ale tak, faktycznie to się też tam zmieniło. Natomiast kolejna informacja to jest to, że są nowe miejsca postojowe i słupki na Międzynarodowej. Chodzi o to, żeby było bezpieczniej, a żeby jednak było więcej miejsc parkingowych, więc tutaj tyle samo mniej więcej miejsc zostało zlikwidowanych, pojawiło się nawet więcej. Chodzi o to, aby było bezpieczniej przy przejściach dla pieszych, dostępu do szkoły i tak dalej. No wiecie, no zarząd dróg miejskich zawsze to w ten sposób robi, więc faktycznie tak to tutaj zostało zrealizowane. To macie mniej więcej projekty. Jak chcecie sobie dokładnie to pooglądać, to macie na stronie zarządu dróg miejskich w ostatnich aktualnościach. Natomiast kolejna informacja już z Szym, czyli Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Tutaj się trochę zmieniło, a mianowicie będzie nowa ulica Bartycka. Pewnie się spytacie, gdzie to w ogóle jest? Już wam tłumaczę. Na razie to będzie tylko łącznie zadanie na wykonanie projektu. 20 miesięcy będzie od daty podpisania. No i jak to będzie wyglądać i gdzie to się w ogóle znajduje? To jest, już wam tłumaczę, to jest tutaj Mokotów. I tak, to jest ulica Bartycka. I przebudowany odcinek jest od ulicy Czerniakowskiej w tym miejscu cały czas tutaj ulicą Bartycką do ulicy Nadrzeczna. Następnie od tej ulicy, ulica Nadrzeczna, będzie przebudowana do ulicy Bananowej. Czyli taki dosyć długi odcinek tej ulicy będzie przebudowany. I co na tym odcinku będzie wbudowane? Ano całkiem dużo ciekawych rzeczy. Po pierwsze, mają być dwie jezdnie w jednym i w drugim kierunku. Jeżeli chodzi o ilość pasów, to w zależności od tego, jakie będzie przewidywane natężenie, taka będzie ilość pasów. Następnie, po jednej i po drugiej stronie mają być ciągi, mają być i drogi rowerowe, i części dla pieszych, czyli chodniki. Mają też być ogródki i dużo nowej zieleni. Czyli całkiem rozbudowana ulica. A nie będę ukrywać, że aktualnie ta ulica trochę jest taka, bym powiedział, zapuszczona. Dojście do Kopca tutaj Warszawy to nie przystoi, tak? Tak to powiem. Kopca Powstania Warszawskiego w tym miejscu, no po prostu dojście tą ulicą, nie ma tu chodników zbytnio. Ścieżki drogowej nie ma. Ulica jest w kiepskim stanie. Więc to jest miłe zaskoczenie, jak dla mnie, że taka przebudowa jest planowana. Oczywiście jak będziemy już bliżej realizacji, czyli za te 2 lata, to coś tam powiem wam więcej, jak to będzie wyglądać i co będziemy mogli się spodziewać. I jak będzie wyglądać cała budowa, to oczywiście będę wam pokazywać w warszawskich inwestycjach. Więc czekamy, tak? Planowana inwestycja ma finansowanie na lata 2023-2026, więc to jeszcze trochę czasu jest przed nami. Dobrze, lecimy z kolejnymi ostatnimi informacjami dwoma. A mianowicie, to największe polskie muzeum, największa polska inwestycja w obszarze kultury. Tak powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast co jest ważne, to jest HOTO, iż Muzeum Historii Polski, które się znajduje przy Cytadeli, a właściwie na warszawskiej Cytadeli, będzie otwarte mniej więcej pod koniec września tego roku. I już nocą muzeów, czyli właśnie za tydzień, będzie można do niego wejść podczas ostatniego zwiedzania przed otwarciem tego muzeum. Wielkie, ogromne, z salą kinową na 135 osób, audytorium na 577 osób, całkiem bym powiedział od pokaźnych rozmiarów, chętnie zobaczę już gotowe. A nie będę ukrywać, że od kiedy rozpoczęła się ta przebudowa, to tak dla mnie ten czas tam się zatrzymał. Strasznie długo to budują i Cytadela zawsze była trochę dla mnie miejscem martwym, tam się nie wchodziło, tam był cały czas dla mnie taki mentalny, przynajmniej teren wojskowy, tam się nie wchodzi. Natomiast jeżeli faktycznie tam będziemy mieli muzeum, a właściwie to już powstaje i będzie za chwilę otwarte, to będzie to nowa przestrzeń miejska Warszawy, która wcześniej nie była zbytnio wykorzystywana przez warszawiaków. A to oczywiście pozytywna zmiana, że to się tak zmieni. Całkowicie nie do poznania, jakby ktoś z was nie wiedział, gdzie to jest, bo już jak jest tam w tej mapie. To jest to właśnie ten obszar, więc tutaj jest cała Cytadela i tutaj jest nowe wjazdy, przejazdy i tak dalej, więc to się tutaj znajduje. Na koniec informacja o tym, że Warszawa znowu jest w czołówce najlepszych miast do życia na świecie. Kolejne nagrody do Warszawy. 4. miejsce osiągnęliśmy, więc zaraz bezpośrednio w 1. piątce wśród Kopenhagi, Wiednia, Amsterdamu i Sztokholmu stolica Polski zajęła 4. miejsce, osiągając najlepszy wynik w kategoriach ekonomicznych, możliwości
społeczne kapitału oraz szybkości szeroko pojętych zmian. Na pewno, jeżeli chodzi o przebudowy i różne zmiany w centrum miasta i nie tylko. Ale tak wyglądało, co mniejsze z tym, a teraz sondaże mniejsze z tym. A mianowicie, tutaj pomijając mem, który mamy, pierwszy sondaż, który się dzisiaj jeszcze pojawił, więc jeszcze wyników niedokładnie wiemy, to jeszcze będzie przez cały tydzień zbierane, natomiast tak na szybko. Jak powinny jeździć pociągi SKM Warszawa? Po wspólnych torach PKP, tak jak teraz, na razie to opcja wygrywa, ponad 50%. Własnymi torami wzdłuż PKP oraz po oddzielnych trasach 28%. Własnymi torami, ale wzdłuż torów PKP 10%. Nie wiem, nie mam zdania, 10%. Tak wyglądają wyniki aktualnie. Następnie, gdzie mieszkasz? Pytanie takie, żebyśmy po prostu wiedzieli, do kogo, znaczy, żebym ja wiedział, do kogo mówię i realizuję te wszystkie filmy. No oczywiście odpowiedź ostatnia była specjalnie z fantazją, ale nie będę ukrywać, że jestem naprawdę dość zdziwiony, że ponad, jak dużo tam policzyłem, ponad prawie 100 osób mieszka poza Ziemią, gdzieś tam z kosmosu. Więc pozdrawiam jestem wszystkich z międzynarodowej stacji kosmicznej albo jeszcze z innych planet. Nie wiem, gdzie się znajdujecie, ale no, daleko na pewno od Warszawy. Natomiast wracając do meritum, gdzie mieszkacie? Największy z Was na 40 na 1700 głosów. 47% z Was stwierdziło, że w Warszawie. Później jest poza Mazowszem w Polsce 25%. Na Mazowszu, ale poza Warszawą 19%. I na Ziemi, ale poza Polską 4%. A z kosmosu 5% z Was ogląda mnie. Ładnie. Następnie pytanie bezpośrednio było takie. Czy powinno być więcej autobusów elektrycznych? Na 1000 głosów większość z Was stwierdziło, iż tak. 63%. Na nie 24%. Na nie wiem 13%. No i ja tutaj powiem to w następujący sposób. Ja bardzo lubię autobusy elektryczne, lubię nimi jeździć i tak dalej. Ale jak zgłębiłem kiedyś temat, jak wygląda faktycznie eksploatacja tych pojazdów, to powiem Wam, że mimo wszystko cały czas jestem za tym, żeby jak najwięcej było autobusów wodorowych. Bo wodór to faktycznie w aktualnych warunkach prawie całkowicie czysta energia. I tego nie mamy jeszcze w Warszawie. Jedyny autobus wodorowy jaki jest, jest w Krakowie, jak dobrze pamiętam, chyba w ramach komunikacji miejskiej i on jeździ, bo nie mamy nigdzie w Polsce stacji do ładowania wodorem. A tankowanie wodorem to jest tak samo jak tankowanie benzyną. Szybkie i bezbolesne. A z autobusów elektrycznych, no to trzeba chwilę poczekać, pod pantografem podładować. Wiadomo, rozwiązanie tego to jest oczywiście trolejbus, który ciągnie sieć z tramwaju. Jak tramwaje, czyli ze sieci trakcyjnej, a jednak nie ma baterii, to jest jakimś rozwiązaniem, ale jest to przy trolejbusów. Dla mnie to jest połączenie wszystkich wad i autobusów, i tramwaju, więc może niekoniecznie. Natomiast tramwaje, to wiadomo, całkowicie czysta energia. Nie mamy tutaj połączenia tych dwóch wad, a jest zasilane z prądu, chociaż doskonale wiemy, co produkuje nam ten prąd. Polsce. Dlatego wodór tutaj faktycznie jest ciekawym, zielonym podejściem i o tym, czy wodór powinien być w autobusach w Warszawie, będzie też niedługo sondaż, nie wiem jeszcze kiedy, ale jak nie zapomnę, to zrobię ten sondaż, żeby się pojawił w najbliższych tygodniach. Tutaj też jeszcze było pytanie, właśnie jakie sondaże proponujecie, bym zrealizował i pytał właśnie w całych tych sondażach niż o tym. Jak macie jakieś propozycje, piszcie w komentarzach. Jestem ciekawy, tutaj dostałem 46 odpowiedzi i postaram się część z tych sondaży wcielić w życie i faktycznie będą się pojawiać w najbliższych tygodniach, bo czasami mi się kończą pomysły, ja też, żeby nie chcę, żeby te scenarze były takie oczywiste, czy budować, wiadomo, że tak, natomiast żeby były jakieś tutaj większe, ciekawsze odpowiedzi. To byłoby na tyle zgodniejsze z tym. Dziękuję Wam bardzo za to, że tutaj jesteście. Jest Was już tutaj ponad 11 047 osób. Kiedy Wy tego oglądacie, pewnie jest już Was tutaj więcej. Dziękuję Wam bardzo za to serdecznie, że przekroczyliśmy próg 11 tysięcy. Jak to ktoś poprawnie napisał, lecimy do 20 tysięcy, to trochę jeszcze poczekamy. No ale, to wiem, może za rok. No i co tu nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zapraszam do subskrybowania, wspierania, dołączenia do serwerów na Discordzie, do grup na Facebooku, co tam mówi tam Wajber Szaski, co się dzieje w metrze. Dużo jest miejsc naprawdę, gdzie można pogadać o tym wszystkim, co mówię na kanale. I jutro jak mi się uda, to będzie film o parkingu pod Placem Powstańców Warszawy.
Mam trochę ujęć, trochę ciekawostek, trochę bombek, trochę kości tam było znalezionych ostatnio. A później będzie o trasie łazienkowskiej. Tak mi się wydaje. Ale zobaczymy jeszcze, co wyjdzie z tego wszystkiego. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!